Niedawno rozmawiałem z kimś i się zastanawiałem, jak to jest, że czym starszy jestem, tym więcej mam do zrobienia. I kiedy myślałem o tym, o mojej służbie, wielu z was mnie zna od wielu lat. Za niedługo będę obchodził 40-lecie mojej służby pastorskiej. 40 lat. I kiedy sobie przypominam te okresy, ten czas, to ja nie pamiętam, żeby mając lat 30, 40, nawet już pod 50 pracowałem, służyłem z taką intensywnością jak teraz. Nie pamiętam. Było luźniej. Było łatwiej. Teraz to natężenie jest ogromne. No i mam jeszcze te Indie. To brzemię misji, które noszę i ciągle nie czuję, że Pan Bóg to ze mnie zdjął. Że mam jakby zamknąć pewien okres, etap, no bo tych wyzwań jest tyle i służby tyle, że można by było. A więc przede mną, kochani, 12. misyjna podróż do Indii. Wszystko już jest ustalone, zaplanowane. 28 października wylatuję do New Delhi na kolejną wizytę. Będzie ona krótka i tym razem wizyta jest szczególna, w paru zdaniach powiem. Dlatego jestem. Dlatego też zwracam się do was, mając pełną świadomość, w jakich wyzwaniach finansowych jesteście, w jakim są zbory. Ale chcę powiedzieć, że widzę także niesamowitą hojność, błogosławieństwo. Wszędzie, gdziekolwiek zapukam, zapytam, otwartość, aby wspierać. To się niesamowicie w mentalności Polaków zmieniło. Ja jestem poruszony i wdzięczny Bogu za to. Macie remonty, zbieracie na to środki finansowe. Zmierzyliśmy się z wyzwaniami powodzi. My też wszyscy zbieraliśmy środki finansowe, aby wesprzeć powodzian. Też ostatnie dwa tygodnie, może niecałe dwa, trzy, robiłem akcję w całym okręgu, aby pomóc wdowie po pastorze, który zmarł nagle w Lublińcu. I powiem wam, bo została bez środków do życia, praktycznie ma pracę, ale ma córkę na wychowaniu, dom, który został na utrzymaniu, nie zarabia zbyt wiele. I zrobiliśmy akcję w okręgu, żeby jej pomóc. Jestem pod wrażeniem hojności i ofiarności serc Polaków. Zebraliśmy 35 tysięcy, żeby pomóc tej wdowie. Poprzez parę dni taki był oddźwięk, tak zareagowano na tą prośbę. Z tego co wiem, to ponad 200 tysięcy zebraliśmy na powodzian w naszych akcjach zborowych w Polsce i to ciągle spływa. Ciągle jeszcze spływa, aby pomóc, aby wesprzeć. Wiem, że tego jest wiele, ale nauczyłem się sam w swoim życiu osobiście, że dawanie z hojnego serca, aby wspierać Boże dzieło z mentalnym nastawieniem, że nie daję dlatego, że mi się zwróci, ale dlatego, że warto i Bóg jest tego godzien i On zaopatruje nas we wszystko, czego potrzebujemy, jest kluczem do błogosławionego życia. Moja żona zawsze, czasami, może nie zawsze, ale często mnie korygowała, bo ty wszędzie, wszystkim, kogo spotkasz, rozdajesz. No zastanów się, czy czasami to nie jest marnotrawienie, no bo skąd wiesz, co ci ludzie z tymi pieniędzmi zrobią? A ja zawsze mówię, a mnie to nie obchodzi. Ja czuję, że mam dać, że mam się dzielić. I nigdy mi nie brakuje.
zawsze Pan zaopatruje. Moją dziesięcinę z tego, co ja otrzymuję jako ofiary za posługi, jako pastor, to już jest ustawione w banku, że spływa samoczynnie. Nie ruszam tego, to należy się zborowi. Ale wszystko poza tym, to jest ofiarą miłości. Jest dodatkowym darem, którym się dzielimy i dajemy. I ostatnio powiedziałem u siebie w zborze, że czasami Pan Bóg chce doprowadzić nas do takiego miejsca, gdzie nas zaboli, gdzie poczujemy to, że daliśmy ponad nawet, niż byliśmy w stanie. Tak jak ta wdowa, która miała tylko grosz i dała wszystko, co miała. I Bóg to uhonorował. Oczywiście powiem wam, że Pan Bóg jakoś otworzył serca ludzi i dzwonią do mnie, pytają, czy mogą wesprzeć mój wyjazd, czy mogą posłać coś do Indii, czy mogą dać jakiś datek. Różne to są kwoty, ale wszystko razem łącząc do kupy stworzy dar miłości. Ja jadę na szczególny jubileusz. Przygotowujemy też prezenty dla pastora Abrahama od nas, szczególnie z kościoła i od naszej działalności misyjnej, aby mu przekazać, dlatego że pastor Abraham obchodzi jubileusz 50-lecia służby. I kościół cały, który on prowadzi, te prawie 4800 zborów obchodzą jubileusz 50-lecia. W 1974 roku zaczęli. 50 lat. I będzie ogromne zgromadzenie delegatów, pastorów, liderów z całych Indii, gdzie będziemy mieli konferencję wyposażającą Kościół na następny sezon, na następne 50 lat. Pastor Abraham zaprosił 5 swoich najbliższych przyjaciół, mówców, 2 ze Stanów Zjednoczonych, 1 z Australii, 1 z Wielkiej Brytanii i mnie z Polski. I celem też naszego przyjazdu jest, tak mnie poinformowano, żebyśmy przyjechali, aby też przywieźć wsparcie dla dalszej działalności Kościoła. W Indiach nie jesteśmy w stanie, żaden z nas, głosić ewangelizacji na zewnątrz. Dlatego, że wystawiamy się na odstrzał, wystawiamy się na atak, wystawiamy się na restrykcje, wystawiamy się na deportacje. Jest taki reżim i taka kontrola, że oni nie robią ewangelizacji z mówcami z zewnątrz. Bo nie wolno, mają zabronione. Dopóki się to nie zmieni, nie jesteśmy w stanie jechać tam, jak kiedyś jeździłem przed pandemią, aby głosić na ewangelizacjach. Do tłumów, do tysięcy ludzi, do zgromadzeń otwartych. Mnóstwo pastorów nowych kościołów nie ma utrzymania. Prowadzą tę działalność bardzo, powiem, skromnie. Tam nic szczególnego, wystawnego się nie dzieje. Oni po prostu stają na różnych rogach, na placach, robią tak, jak to kiedyś pastor Abraham robił, małe podium i głoszą Ewangelię i modlą się o ludzi, zakładają kościoły. I aby rozpocząć działalność, potrzebują wsparcia, potrzebują środków. Dlatego robię wszystko, modlę się o to, zachęcam przyjaciół, zachęcam pastorów. Wielu, nawet nie jadę do nich tak jak do was, już wysłali swoje ofiary, inni zadeklarowali, że wyślą i wierzę, że do 20 gdzieś października nazbieram odpowiednią kwotę, którą mam w sercu, aby przekazać i wierzę, że ją przekażę, 15 tysięcy euro. Wierzę, że zawiozę 15 tysięcy euro. Jeszcze trochę brakuje, ale jeszcze jest trochę czasu. Jeszcze czekam na tych, którzy się zadeklarowali. Jeszcze jestem w Ustroniu, jutro będę w Wiśle i będę jeszcze w Cieszynie. I wierzę, że zawiozę taką kwotę. Wszystkie moje koszty podróży już są pokryte. Cały mój wyjazd, mam bilety lotnicze, wszystko jest pokryte. Znalazł się sponsor, który to sfinansował. Nie muszę się o to martwić. I także nie musiałem nikogo o to prosić. Po prostu ktoś miał położone na sercu, zadzwonił i mówi, tak, czuję, a więc żebyś mógł pojechać, finansuję to tobie. A więc dzisiaj
ta ofiara, tak ustaliliśmy z pastorem, wierzę, że też i z Radą zostało to gdzieś tam omówione, abyśmy mogli ją zebrać, ile tylko będziemy mogli, ile będziecie mogli. Ja wiem, że jesteście obciążeni, że zbieraliście na remont, że zbieraliście na powodzian. Ale tak jak Pan wam kładzie na serce. Nawet jeśli to będzie ponad stan dzisiaj, zrobisz coś, co po ludzku jest wyczynem, to zróbmy to razem i ja wam bardzo za to dziękuję. To jest takie szczególne konto, gdzie wszystkie środki na ten wyjazd są zbierane. To jest konto w PKO BP, który robi mi później przeliczenie na dolary i euro. Też tam mam takie relacje z nimi, że nie robią mi tego po wielkich kosztach i musi to być ta wpłata zrobiona, jakby ktoś oglądał online, później na YouTube i chciałby pomóc jeszcze w najbliższych 2 tygodniach, to na to konto można wpłacić jakąś ofiarę, ale musi być ten dopisek w tytule wyjazd na misję w Indiach 2024. To jest bardzo ważne, aby ten zapis był, że to jest na ten wyjazd, bo tam też są środki na mój wyjazd do Kolumbii i do Ekwadoru. A więc ja w lutym będę na misji w Kolumbii i w Ekwadorze i tam też są jakieś środki na ten wyjazd. To jest takie konto środków misyjnych, a więc na wyjazd, na misję w Indiach 2024, czyli to jest ten mój najbliższy wyjazd. I będę wam bardzo, bardzo wdzięczny, a wierzę, że Pan będzie błogosławił waszą pracę, wasze rodziny, wasze codzienne życie i wynagrodzi wam to obficie.